Luisa Vicaretta urodziła się 23 kwietnia 1865 roku. Zmarła 4 marca 1947 roku. Była tercjarką dominikańską, jedną z największych mistyczek XX wieku. Jest służebnicą Bożą Kościoła katolickiego. Miała 4 siostry. W 1874 roku, w wieku 9 lat, przyjęła pierwszą komunię świętą. W 1881 roku, kiedy przebywała wraz z rodziną na farmie, objawił się jej Jezus. W 1883 roku, gdy miała 18 lat, została przyjęta do trzeciego zakonu dominikańskiego, przyjmując imię Magdalena. W 1899 roku zaczęła zapisywać mistyczne doświadczenia dzienniczku, oddając swoje życie Królestwu Woli Bożej. Przez 64 lata, aż do śmierci, była przykuta do łóżka, żyjąc bez jedzenia i picia, przyjmowała jedynie komunię świętą. Zmarła w opinii świętości, a jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się 20 listopada 1994 roku. Od niej rozpoczyna się nowe pokolenie. Dzieci światłości, mówił do niej Jezus. Dzieci woli Bożej. Ona zapoczątkuje łańcuch miłości, łańcuch dusz powołanych do życia w woli Bożej. We wszystkich świętościach byli zawsze święci, którzy jako pierwsi rozpoczęli pewien rodzaj świętości. Był więc święty, który zapoczątkował świętość pokuty, drugi, który zapoczątkował świętość posłuszeństwa, inny pokory. Tak samo więc było zresztą innych świętych. A teraz chcę, abyś ty była początkiem świętości życia w mojej woli. Było to 27 listopada 1917 roku. Święty Hannibal Maria napisał w swoim pięknym świadectwie: Nasz Pan, który z wieku na wiek pomnaża coraz bardziej cuda swojej miłości, wydaje się, że z tej właśnie dziewicy, którą on sam nazywa najmniejszą na ziemi i która nie ma żadnego wykształcenia, chce uczynić narzędzie misji tak wzniosłej, jaka nie może być porównywana z żadną inną. Innymi słowy, misji triumfu woli Bożej we wszechświecie, zgodnie z tym, co jest powiedziane w modlitwie Ojcze Nasz, Fiat Voluntas Tua. Sam Jezus powiedział do niej: Twoja misja jest wielka, ponieważ nie mówimy tu jedynie o świętości osobistej, ale o ogarnięciu wszystkiego i wszystkich, o przygotowaniu Królestwa mojej woli dla ludzkich pokoleń. Luisa nie była wykształconą osobą. Skończyła tylko pierwszą, a może drugą klasę szkoły podstawowej, ale w imię całkowitego posłuszeństwa swoim spowiednikom musiała notować wszystkie nadzwyczajne przeżycia, których doświadczała. W ten sposób napisała 36 grubych tomów w formie dziennika, które Jezus, jak sam mówi, najpierw wyrył swoim świetlanym palcem w głębi jej duszy, a potem Luisa przelała je na papier. Wszystkich chętnych, chcących bliżej poznać, czym jest życie w woli Bożej według Luisy Picaretty oraz oddaniu się w tak zwanym ludwikańskim duchu, w niewolę miłości Jezusowi przez Marię, zapraszamy już od 28 kwietnia na naszą stronę YouTube Echo Boga Fiat.